Mikrofon w dłoń i do dzieła. Sekundę, jeszcze krótka próba. Okej, jest dobrze. Witajcie wszyscy. Przyszłam tutaj dzisiaj, żeby opowiedzieć wam pewną historię, a będzie to historia moich ostatnich wakacji, potem wszystkiego, co z tego wynikło, co teraz ja mam w głowie, o czym marzę i o czym wy może, być może też będziecie chcieli kiedyś pomarzyć. Jak to historie? Zaczynają się od czegoś niepozornego, więc ja swoją zacznę od nauki języka angielskiego. Nie wiem, jak to jest z wami, chodzę do dobrej szkoły, a tak przynajmniej mówią, przepadam za nauką, ale jednego nie lubiłam nigdy. I to była właśnie nauka języka angielskiego. Więc wyobraźcie sobie, że naprawdę ciężką pracą i ciężkim zadaniem było dla mnie wysiedzieć w późnych godzinach wieczornych w British Council w ubiegłym roku na dodatkowych zajęciach, które nie dość, że kończyły się późno, to o dziwo kończyły jeszcze później. Więc wracałam do domu tramwajem, 8, i zazwyczaj te długie wieczorne powroty przynosiły mi krótką drzemkę. Ale jeden raz w miesiącu pragnęłam, żeby droga się wydłużyła, albo przynajmniej, żeby tramwaj zwolnił. Ponieważ jeden raz w miesiącu mogłam kupić sobie najnowsze wydanie magazynu National Geographic Traveler. Nie widzę waszych min, ale zakładam, że macie lekkie uśmiechy na twarzy. To znaczy, że kojarzycie to przyjemne uczucie, kiedy porywający artykuł kończy się informacjami praktycznymi, na przykład cena przelotu do wymarzonego miejsca na świecie albo nocleg na kempingu w jakimś najtańszym miejscu, który zdecydowanie przerasta nasze kieszenie. Na szczęście są artykuły, które kończą się inaczej. I wróćmy do mojego listopadowego wieczoru, końcówka zajęć angielskiego, potem tramwaj, ja, najnowszy National Geographic Traveler i słowa, na punkcie których oszalałam. Pangaea znaczy cały świat. Do udziału w ekspedycji może wziąć udział każdy, kto znajduje się w wieku pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, jest w dobrej kondycji fizycznej, płynnie mówi w języku angielskim i nie brakuje mu entuzjazmu, żeby zrobić coś dla ochrony środowiska. Powiedziałam już, że oszalałam? Powtórzę. Dobrze. Zbliżał się koniec semestru, więc nierównomiernie zaczęłam dzielić czas, a przynajmniej niesprawiedliwie, pomiędzy naukę, powtórki przedmiotowe, a dowiadywanie się coraz więcej i więcej na temat tego właśnie projektu Pangaea. Z samym projektem, czyli Pangaea Young Explorers Program, łączy się nieodzownie postać Mike'a Horna. Myślę, że najlepiej o tym człowieku opowie to, czego on w życiu dokonał. Wyobraźcie sobie mężczyznę, który przemierzył świat dookoła, wzdłuż równika, bez użycia napędu motorowego. Następnie wybrał się w samotną ekspedycję przez rzekę Amazonkę, od samej delty po szczyt, w którym zaczyna się bije źródło Amazonki. Następnie postanowił przyjść dookoła, koło podbiegunowe, północne, bez napędu motorowego. Nocą polarną wybrał się na biegun północny w towarzystwie jeszcze tylko jednej osoby, a potem za dnia zabrał tam swoją rodzinę, żonę i dwie córki, które miały wtedy po 11 lat. Powstaje mi w głowie pewne pytanie. O czym marzy człowiek, który jest podróżnikiem i który był wszędzie? Nie wiem, jakie są wasze propozycje, moja brzmiała eksploracja kosmosu. Okazuje się, że nie. Mike Horn zapragnął podzielić się z nami, dorastającym pokoleniem, pięknem świata, które odkrywał przez 20 lat swojej kariery podróżniczej. Dlatego też... Sekundę? A. Dlatego też Mike wybudował łódź, 35-metrową Pangaea. Stało się to w 2008 roku, kiedy w São Paulo rozpoczęła się w Brazylii budowa 35-metrowej łodzi wykonanej z czystego aluminium pozyskanego z recyklingu. Ta łódź miała stać się miejscem, w którym młodzi ludzie mogliby się spotykać ze sobą nawzajem, uczyć się od siebie nawzajem, ale także z postaciami świata nauki, dzięki którym mogliby odkryć piękno tego świata i zrozumieć prawa, jakie nim rządzą. To było właśnie marzenie człowieka, który jest podróżnikiem i który był już chyba wszędzie. A teraz, co ja z tym wszystkim mam wspólnego? Zaczęłabym od celu wyprawy Pangaea. Dlatego, że jest to 4-letnia wyprawa dookoła świata. 4-letni rejs na łodzi Pangaea rozpoczął się w 2008 roku, jak już wiecie, wyprawą na Antarktydę i od tego czasu łódź jest nieustannie w drodze, realizując kolejne punkty wyprawy. Ponieważ na jej trasie Mike wyznaczył 12 wyjątkowych miejsc. Miejsc wyjątkowych ze względu na ich piękno i pozorną niedostępność dla nas, młodych ludzi, ale także ze względu na to, że już wkrótce możemy je bezpowrotnie utracić. I dzieje się.
Kiedy ja dowiedziałam się o Pangai, Łódź była akurat w okolicach Kamczatki, a młodzi ludzie zdobywali wulkany, które pokrywają ten region. Pomyślałam, każdy ma jakieś marzenia. Znacie może Roalda Amundsena? No, osobiście ja też nie, ale był to pierwszy człowiek, który z całą pewnością zdobył obydwa bieguny Ziemi, a pierwszy człowiek także, który postawił nogę na Antarktydzie. I on miał swoje marzenie. Postanowił obrócić świat do góry nogami, żeby je zrealizować. Pomyślałam, ja też mam swoje marzenie, też chciałabym gdzieś dojechać, mam prawo obrócić świat do góry nogami. Więc zaprzęgłam wszystkich moich przyjaciół do pomocy. Między innymi poprosiłam jedną z prowadzących dzisiejszej konferencji do udziału w moim filmiku aplikacyjnym. Dlatego, że jak się okazuje, filmik aplikacyjny jest jednym z etapów procesu selekcji i procesu aplikacji na właśnie wyprawę programu Pangaia. Poprosiłam Kasię, nagrałyśmy filmik, wysłałam aplikację. Nie dostałam się. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest to wina Kasi. Wręcz przeciwnie. Dostałam w ten sposób 4 miesiące czasu na zrozumienie, jaka prawdziwa idea kryje się za ekspedycją Pangaia. Złożyłam aplikację ponownie, nauczyłam się czegoś na swoich własnych błędach, na przykład zmieniłam obsadę aktorską mojego filmiku aplikacyjnego. Kojarzycie już Pawła Soję, który występował tutaj przede mną. No cóż, on pomógł mi skonwertować pliki muzyczne. Ignacy, który operuje dzisiaj kamerę, pomagał mi cały czas, więc nie jest to dobry przykład na naukę na błędach. A potem nadszedł najwspanialszy e-mail mojego życia. Zaczynał się słowami congratulations. I chodziło o to, że ja oraz 15 innych osób zostaliśmy zakwalifikowani, żeby wybrać się na 10 dni do Szwajcarii, gdzie mielibyśmy uczestniczyć w ostatnim już etapie selekcji. I byłby to obóz selekcyjno-treningowy w Chateau Day w Expedition Center Mike'a Horna. Tak, tego samego człowieka, który z tego samego centrum ekspedycji wyruszył kiedyś gdzieś daleko. Jak taki obóz wygląda? Podczas niego wszyscy uczestnicy są absolutnie przez cały czas trwania obozu sprawdzani pod kątem wytrzymałości fizycznej, umiejętności pracy w grupie, tego, co, jak już użyję dzisiejszego sformułowania, w głowach nam się działo, otwartości umysłu, tego, na co potrafimy się zdobyć, jakie są nasze marzenia. Obóz taki przygotowuje nas do ekspedycji, uczy wiele rzeczy, między innymi znalazły się chwile na warsztaty fotograficzne albo warsztaty filmowe, prelekcje na temat problemów środowiska i wpływu człowieka na nie. Znalazły się też lekcje wspinaczki skałkowej, która potem, jak się miało okazać, byłaby przydatna tam, gdzie wyprawa zmierzała. No i jak każdy obóz, nasz zakończył się dwudniowym, 48-godzinnym, wyczerpującym rajdem w górach, który był ostatecznym sprawdzianem wszystkich przyjaźni, jakie udało nam się zawiązać przez te 10 dni. Sprawdzianem tego, jak naprawdę potrafimy być silni i czy potrafimy pracować w grupie. Dla mnie był to też moment pewnego podsumowania i wysnułam wtedy swój własny wniosek. Mam nadzieję, że zabrzmi trochę mądrze. Nie staraj się wyglądać na takiego, jakim chciałbyś być, tylko znajdź w sobie siłę, aby tym kimś się stać. No i stało się, dlatego że już w sierpniu rozpoczęła się ta ekscytująca część mojej historii i była to wyprawa do Nunawut, tam, gdzie Kanada nie pachnie żywicą, tam, gdzie Arktyka jest wyznaczana przez linię drzew. Był to też czas, kiedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłam górę lodową, więcej, stanęłam na górze lodowej, zobaczyłam niedźwiedzia polarnego i wiele innych rzeczy, o których nigdy wcześniej nawet mi się nie śniło. I podczas tej wyprawy mieliśmy okazję poznać każde różne oblicze Arktyki. Mogliśmy zobaczyć, co kryje się właśnie na oceanie, po którym żeglowaliśmy na Pangai. Mogliśmy zobaczyć, jak wdrapuje się na te pionowe skały, które tworzą fiordy wcinające się głęboko, głęboko w ziemię Baffina, wokół której żeglowaliśmy. Mogliśmy nawet spróbować barbecue na właśnie takiej pionowej skale, spędzić tam jedną noc, zmoknąć doszczętnie, zmarznąć. Ale najważniejszą i najbardziej ekscytującą dla mnie częścią wyprawy była jednak przeprawa przez lodowiec. Kilkadziesiąt kilometrów lodu, starszego niż którekolwiek z nas i wszyscy razem tutaj wzięci, który nieustannie drąży skały pochodzące jeszcze z epoki prekambru. Zadanie wydawało się z pozoru łatwe. Po prostu przejść, bawić się dobrze i cieszyć pobytem tam właśnie w Nunawut. Ale jeżeli ktoś jeszcze kiedyś spróbuje mi powiedzieć, że to czwarty dzień wędrówki jest najcięższy, wybije mu to z głowy, może być ten mikrofon.
mikrofonem. Wszystko rozchodziło się o to, że kiedy miałam już szczerą nadzieję, że dotarłam na coś, co można byłoby nazwać przynajmniej jednodniowym szczytem lodowca i właśnie zaraz, za chwilę będziemy rozbijać namioty, dlatego że nogi już nie chciały mnie dalej pronieść i czekałam na Majka, który powiedziałby: tak, kochani, wypakowujemy się i tutaj będzie nasz obóz. Nie, przyszedł on i zapytał, jak ma się mój poziom energii. Nie wiem, czy kojarzycie takie uczucie, kiedy po raz pierwszy po długim czasie rozumiecie coś, co kiedyś gdzieś usłyszeliście. Więc byłam szczęśliwa, mogąc odpowiedzieć Majkowi cytatem z jego własnego wywiadu dla National Geographic, kiedy to powiedział, że 20% z twoich możliwości to jest właśnie wtedy, kiedy czujesz, że nie możesz zrobić już kroku więcej. Czułam się całkiem dobrze. Poszliśmy dalej. Mówię wam, że właśnie, Arktyka ma różne oblicze. To nie jest monotonna kraina, gdzie pokryta tylko lodem i żeby ten lód był jeszcze jakiś ciekawy, moim zdaniem jest. No, niektórzy mówią, że jest biały. Nie nazwałabym tego w ten sposób. Wybraliśmy się w trakcie tych 3 tygodni na badania wiecznej zmarzliny, a dokładnie jej aktywnej części, która umożliwia, odtajając w okresie letnim, procesy organiczne. Jest to oaza życia na lodowej pustyni. Miejsce piękne, które pozwala uświadomić sobie, jak ważne jest życie. Bo przecież przez ostatnie dni szliśmy przez lodowiec, gdzie nie było nic i nikogo. I nawet niedźwiedzie polarne, najwięksi drapieżnicy. Drapieżnicy szczytowi tego regionu zapuszczają się tylko 3 km w głąb lądu. A my przecież przeszliśmy to. Tylko i wyłącznie ze względu, albo tylko i wyłącznie dzięki naszemu własnemu ekwipunkowi, siłom i temu, że byliśmy jedną drużyną. Ale tam nie było życia. Więc co tam było tak pięknego? Co tak pociągającego w tych krajobrazach? Kiedy zobaczyłam tundrę i uświadomiłam sobie, że to nie jest miejsce jak w parku, gdzie mogę szukać ścieżek, tylko są to po prostu rozległe pola karłowatych roślin, pięknych. Wystarczy przyjrzeć się bliżej. Uświadomiłam sobie, jak cenne jest życie i jak piękna jest ziemia. Zastanawia mnie, dlaczego stało się to dopiero tam w Nunawut, jak niektórzy mówią, na biegunie. Dlaczego dopiero tam uświadomiłam sobie piękno naszego świata? Wróciłam do domu już we wrześniu tego roku, bogatsza o wiedzę, bogatsza o doświadczenia, bogatsza o tę świadomość, że żyję w pięknym miejscu. No i teraz co? Coś z tym trzeba zrobić. Przecież uczyłam się przez cały obóz, uczyłam się przez całą ekspedycję. Czas coś z tym zrobić. Mam pewien plan. W Nunawut po raz pierwszy w życiu pływałam na łodzi zbudowanej z surowców wtórnych. Czas to powtórzyć. Czemu nie w polskich warunkach? Czemu nie uświadomić sobie, a przy okazji całemu światu dookoła, że tak, nasz kraj też może być piękny. A nawet taka rzeka, która wydawałoby się jest ściekiem, Wisła. Czy zatem nie chcielibyście mi pomóc, żebym za 2 lata mogła wystąpić tutaj i opowiadać o projekcie Baltika, czyli o spływie tratwą wykonaną z plastikowych butelek typu PET po Wiśle, 861 km od Krakowa aż po Morze Bałtyckie? Czekam na waszą pomoc. Czekam na wasze siły, na wasz entuzjazm i na to, żebyśmy razem mogli dokonać czegoś wielkiego. Nie bójcie się marzyć i marzcie śmiało.